No witam Was, kochani. Dzień dobry. Witam Was z naszego tutaj rancho w Polsce. Cieszymy się, że mamy takie miejsce, bo nie czujemy się aż tacy zamknięci, jak te konie w tym takim korale. Ale wykorzystam ten czas. Podzielę się z Wami bardzo ważną wiedzą, którą Pan Bóg po drodze mi dał. A mianowicie, jak komunikować, bo wiecie, życie jest w relacjach. My jeżeli komunikujemy, to przekazujemy swoje życie w jakiś sposób. A komunikujemy też totalnością życia. Także to są ogólne takie fakty. Natomiast problem z komunikowaniem polega na tym, że często chcemy coś przekazać, na przykład dzieciom albo komuś innemu, i ludzie tego nie pamiętają, zapominają. Jak mówić, żeby nie zapomnieli? No więc ludzie zapominają, ponieważ nie rozumieją często tego, co my mówimy, albo nie jest to utrwalone. W przypowieściach Salomona, najmądrzejszego człowieka, który kiedykolwiek był, jest taki fragment, który mówi, że słowa mędrcy są jak mocno wbity gwóźdź. I ja Wam pokażę tutaj właśnie ten gwóźdź, który ma być mocno wbity. O. I teraz jest problem, prawda? Krzywy jest ten gwóźdź. Więc ja inaczej muszę go tutaj pod innym kątem wbijać. Jeszcze się krzywi. No to muszę go wyprostować. Są pewne trudności. I o tych różnych trudnościach będę mówił po to, żeby następnym razem, jak będę wbijał tego gwoździa, nie popełnić żadnych błędów i żeby on się wbił tak mocno, że się go nie da wyjąć, bo będzie całkowicie już wewnątrz, zespolony z tym, co przyjmuje tego gwoździa. I w ogóle komunikowanie to jest ciekawa rzecz, bo to jest taki proces. Ja to jeszcze inaczej zilustruję, zanim będę już konkretniej mówił na temat, jak mówić, żeby nie zapomnieli. I ten proces to jest proces zakodowywania. Innymi słowy, ja to moje myśli zamieniam na słowa, najlepiej w takim języku, który jest językiem adresata. Więc ja tutaj coś napiszę i dla tego mojego realizatora wyślę wiadomość, będę jemu komunikował. Nie wiedział, nie spodziewał się tego. I teraz ten przekaz jest zapakowany w bardzo różnych okolicznościach, sytuacjach, o których ja będę mówił. I teraz dobra komunikacja to jest taka, że tak jak ja, moja intencja w tym przekazie jest przekazana w taki sposób, że ona dociera odpowiednio i on jest w stanie ją odkodować. Ja teraz poproszę, żeby się złapał i teraz głośno przeczytał i powiedział mi, co ja ci tam napisałem. Bóg cię kocha. Bóg cię kocha, tak jest. Bóg cię kocha, może sobie to zachować, to jest twoja wiadomość i ona powinna z tobą już zostać. Nigdy jej nie zapomnij. Okay? Bardzo dużo różnych rzeczy następuje po drodze. Mógłby wiatr zawiać, to by przeszkodziło. Mógłbym tak napisać, że on nie jest w stanie odczytać, to by też przeszkodziło. No ale o tych rzeczach będziemy mówili. Na razie moja intencja się spełniła. Wiesz, że cię Bóg kocha i nigdy nie przestanie. Okej. I to jest, wiecie, dobry przekaz. To jest to przejęcie przez odbiorcę zgodne z moją intencją. Nie chodzi o słowa, chodzi o intencję. Ja mam żonę już ponad 30 lat i bardzo często co innego chcę powiedzieć, a co innego ona rozumie. I odwrotnie, ona jest Amerykanką i tutaj jeszcze są pewne inne trudności, ale to jest zawsze w komunikowaniu. Są tak zwane hałasy. Na przykład teraz siedzimy i jest fizyczny hałas, słychać ten wiatr, może ptaki, może ktoś coś tam pracuje gdzieś w okolicy, może sąsiad naprawia płota albo coś takiego. Ale to jest tak zwany hałas komunikacyjny. Hałasem może być coś, czego nie słychać. Na przykład, gdybym ja teraz miał taką czapkę, uszatkę, jaką lotnicy rosyjscy, radzieccy mieli kiedyś, taką wiecie, ze skóry, taką z uszami i tak założył, to by wam ciągle przeszkadzało, że ja w takiej czapce latem jestem, prawda? I to jest hałas. Ja powinienem maksymalnie zredukować te hałasy.
albo na przykład hałasem będzie, jeżeli odbiorca nie będzie gotowy na odebranie tego. Powiedzmy, mój realizator patrzy sobie w drugą stronę, a ja mu wtedy przekazuję. Nie? Albo ktoś słucha przez słuchawki, a ja do niego mówię. To jest też hałas. To trzeba wziąć pod uwagę, żeby ludzie w ogóle nas zrozumieli, już nie mówiąc o zapamiętaniu tego, co mówimy. Może dzieciak płakać, może ludzie będą chodzili przed kamerą. Może być tak, że ludzie, którzy siedzą tam, mają swoje sprawy. Powiedzmy, mój kolega, byłem u niego, żeby pożyczyć książkę i ja chciałem z nim rozmawiać, a on mi jednym słowem powiedział: moja siostra umarła. I to był taki hałas, że ja już właściwie zapomnij o czymkolwiek innym, jedyne co pozostaje, to mu współczuć i wyrazić wyrazy kondolencji. I to też jest, to też trzeba wszystko wziąć pod uwagę. Może temat nie dotyczyć danej osoby. Na przykład ktoś, kto nie jest muzykalny, to ma trudności z zachwytem nad muzyką i opowiadaniem tego, o tym zachwycie na temat jakiegoś koncertu. No po prostu ma trudności. To tak jakbyś miał kogoś, kto... To jest nie na temat, kto na przykład jest daltonistą i opowiadasz mu o kolorach tego obrazu. On widzi odcienie szarości. Czerń, biel, szary, bardziej szary, najszarejszy. Wiem, że tak się nie mówi. Ale to jest wszystko hałas. Mowa ciała. Na przykład gdybym ja co chwila się tak drapał po nosie, tak rozmawiał z wami i tak co chwila się drapał, to też przeszkadza. Przeszkadza. Ja muszę usunąć, ja muszę oczyścić ten kanał komunikacji maksymalnie z tych wszystkich hałasów i wtedy mnie w ogóle zrozumieją, ale jeszcze żeby zapamiętali, to trzeba znać kilka zasad. I ja o tych zasadach wam powiem, to są bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne życiowe rzeczy. Trzy zasady. Pierwsza to jest, że już starożytni Grecy wiedzieli, że mówca, ten, który przekazuje, musi wziąć pod uwagę trzy słowa. Znaczy, pierwsza zasada składa się z tych trzech zasad, a później będą jeszcze dwie. Etos, patos i logos. Innymi słowy, kto to mówi? Powiedzmy, że ja mówię na temat rodziny, no to ja muszę się przedstawić. Nazywam się Wiesław Stebnicki, mam żonę, 32 lata po ślubie, mamy piątkę dzieci, z czego jeden żonaty, a jedna córka w tym jest i tak dalej. To jest etos, kto to mówi, czym się zajmuje, tam jakieś inne rzeczy. Dlatego często przedstawia się mówcę, zanim oni zaczną mówić, żeby ten etos był. Patos to jest super ważna rzecz i tutaj w naszej sytuacji koronawirusowej to też jest bardzo ważne. Nie tylko kto to mówi, bo my wiemy, że media, ale dlaczego to mówi, jaki on ma w tym interes, czy on jest szlachetny, ten interes, czy on mówi dla mojego dobra, bo ja robię to zupełnie bezinteresownie. Wcale mi nie zależy na waszych lajkach albo na ilości tych odbiorów. Mi zależy najbardziej na tym, żeby coś fajnego zadziało się w waszym życiu, żebyście mogli komunikować siebie i to, co jest dla was ważne, w taki sposób, żeby to odpowiednio dotarło, tak jak tego pragniecie. Czy to dla ukochanej dziewczyny, czy to dla swojego umiłowanego mężczyzny, czy też może do dzieci, czy nie wiem, do kogokolwiek. I to jest właśnie ten patos. Dlaczego? Amerykanie mówią, follow the money. Czy on przypadkiem na mnie nie chce zarobić? Czy on nie pracuje w tym multi-level marketing, gdzie wiecie, ten Amway, prawda? Jeden przez to, że z sąsiadą czy znajomym sprzedaje pewne rzeczy, to ja dostaję procent, później dostaję procent od procenta innego, który też sprzedaje swoim znajomym. I to wtedy jest takie trochę trudne do przyjęcia. Bardzo trudne do przyjęcia, powodujące dużą dozę ostrożności. Prezydent Stanów Zjednoczonych ukuł nowe takie pojęcie, fake media. Fake media, czyli sztuczne media, takie sztuczne, naciągane media. I to spowodowało, że my przyjmujemy to wszystko z takim ziarnem soli, tak troszeczkę, zaraz, czy to lewicowe, czy to prawicowe, kto to mówi, kim on jest. Trochę się uczymy tych zasad, o których ja mówię. Więc etos, kto to mówi, patos, dlaczego on mówi to, co mówi, nie? Jaki jest jego motyw i logos, czy zna temat, czy on wie, o czym mówi. No bo jeżeli ktoś jest kawalerem i mówi o wychowywaniu dzieci,
no to już na samym początku, wiesz, ten jego logos to jest troszkę słaby. Z książki do książki, przepisywanie tego, to wiesz. On może mieć doktorat, ale ktoś mu to napisał. Także lepiej wiedzieć o czym się mówi z doświadczenia. Mieć nie tylko wiedzę, ale mądrość. A mądrość różni się od wiedzy tym, że mądrość to jest umiejętność, taka życiowa umiejętność stosowania wiedzy. Że ty w odpowiedni sposób stosujesz to, co wiesz. I do tego potrzeba, no, przeżyć życie. Niestety. Dlatego siwy włos, dobra rzecz. I nie ma co się tego wstydzić. To jest pierwsza zasada. Etos, patos, logos. Zanim zaczynasz mówić. Druga zasada to jest... jest pewnego rodzaju ułożenie tematu. Ja wam powiem, jak ułożyć temat po to, żeby mieć najlepszy rezultat, jeśli chodzi o zmianę, o reakcję tych, którzy usłyszą to, co mówicie. I to już jest ten druga zasada. Są razem trzy. Więc tak, to jest taka kolejność. I pamiętajcie, że tylko cztery, bo ten czwarty i piąty to jest jeden w sumie, punkty, a gdzie każdy punkt musi być tak jak ten dobrze wbity gwóźdź. Ty musisz widzieć w swoich odbiorcach, że przekazałeś to tak, że już lepiej nie trzeba, że wystarczy, że są gotowi na następny krok. I to są te kroki, które powodują, że ludzie zrobią to, co byś chciał, żeby zrobili, chyba że nie będą mądrzy. Założywszy, że twój patos jest ok. Więc tak, pierwsze, i to się stosuje wszędzie. Pierwsze to jest problem. Jest jakiś problem. Drugie to jest, że ten problem dotyczy ciebie. Trzeci, że jest rozwiązanie i kolejność musi być to właśnie taka. Czwarte, co z tym zrobisz? I w tym czwartym jest natychmiastowa propozycja, żeby reakcja była od razu. I teraz tak, powiedzmy, że jest problem, no koronawirus. Jest problem, jakiś tam koronawirus jest, no. Wirus, grypa taka, no. Jest problem. I teraz oczywiście ten problem dotyczy ciebie, ale w jaki sposób? No ty nie jesteś chory, ty nie leżysz w łóżku, ty nie masz problemu z oddychaniem. Problem dotyczy ciebie w ten sposób, że ty musisz nosić maski, wyglądasz jak goryl, wiedząc, bo inteligentni ludzie, łącznie z naszym własnym ministrem zdrowia, powiedział, że to nie pomaga. To chyba pomaga, gdyby ktoś na ciebie pluł. Ale to się rzadko zdarza. A w ogóle to wdychasz swoje wyziewy i to wcale nie jest aż taka zdrowa rzecz, taka maska, ale to musisz to nosić. No to poza tym problem. No. Nie możesz się spotkać z rodziną. Poza tym problem. Nie możesz iść do kościoła. On ciebie dotyczy, ten problem. I to bardzo. Problem jest taki, że jeżeli masz jakiś biznes, to nie możesz go prowadzić. Jeżeli zamierzałeś podróż, tak jak ja, do Stanów, to nie możesz tego zrobić. I zostało to, no to jest. No ale jest jakieś rozwiązanie. Teraz zastanówmy się, jakie jest rozwiązanie tego problemu. No, nie zmienisz tego problemu, ale możesz zmienić swoją postawę. Nie? I ta postawa może być taka, że wykorzystasz ten czas bardzo dobrze, że spędzisz ten czas z rodziną, że nastawisz się nie na to, żeby to nareszcie, na przeczekanie, że to nareszcie się skończy, tylko nastawisz się tak, a co by było, gdybym ja już tak musiał żyć? Co zmieni to? Nasze życie w ogóle na świecie będzie zmienione permanentnie tym wszystkim. To niech nam się nie wydaje, że to minie i potem wszystko będzie tak, jak było. Nie, nie będzie tak, jak było, bo celem tego jest, żeby ludzie byli odpowiednio wytrenowani. Rozwiązanie polega na tym, że tak jak ja myślę, wiedząc, że sytuacja jest taka, jaka jest i że ten problem jest przede wszystkim napompowany przez media, do tego jeszcze wrócę dzisiaj, to rozwiązanie jest takie, korzystać z tej wolności, jaką mamy. Dawać opór, wykorzystywać tą sytuację maksymalnie do tego, żeby ta demokracja była używana jak najbardziej. Nie bać się, nie wstydzić się
protestować. Jeżeli wierzysz, że coś jest złe, to protestuj, rozmawiaj z ludźmi. Niech ludzie rozmawiają z następnymi ludźmi. Wystarczy x listów do jakiegoś polityka i ten polityk powie: o, wyborcy mi się burzą, muszę się dostosować. To jest rozwiązanie. I teraz, jeżeli nic z tym nie zrobisz, to wiadomo, że pozwala, że to się będzie pogłębiało. I teraz następny punkt to jest, co z tym zrobisz. Jest rozwiązanie, ale co z tym zrobisz? Czy napiszesz, czy zaimailujesz na przykład do premiera, do prezydenta, do kogokolwiek? Przecież możesz. I przede wszystkim jako chrześcijanin, czy będziesz się modlił przeciwko temu? Czy będziesz się modlił przeciwko temu? Czy będziesz protestował przed niebem? Czy raczej będziesz mówił: ojejku, oni to są tylko ludzie, a Bóg to jest Bóg. Ty masz władzę, masz dostęp do Billa Gatesa bezpośredni. Znaczy pośredni, przez Boga, ale on jest tam. Dla niego nie ma dystansu. Więc można powiedzieć, że bezpośredni, bo on jest i tu, i tam, więc nie ma jak gdyby dystansu dla Boga. I masz ogromną władzę, możesz coś z tym zrobić. I następna rzecz to jest dzisiaj wieczorem na przykład ja rzucam hasło, że o godzinie 18 wszyscy wysyłamy e-maila z protestem przeciwko temu. Rozruszaj wszystkich znajomych, rusz Facebooka, wszystko co się da, i protestuj, i wyślij ten protest do Billa Gatesa na przykład. Jak on dostanie na przykład tam, powiedzmy, 10 milionów protestów, no to nawet taki facet coś na coś zwróci uwagę, prawda? Ale to jest tylko przykład, to jest teoretyczny przykład, jak komunikować. Więc tak, jest problem, ale to co z tego? No jest problem, że tam gdzieś jest jakaś epidemia, no to co? Ale ten problem ciebie dotyczy. Zamkną cię w chałupie i będziesz siedział. No to już lepiej, bardziej słucha, prawda? I wtedy jak już wbijesz ten gwóźdź do tego punktu, no to wbijaj ten następny gwóźdź, że jest rozwiązanie. Wtedy on będzie słuchał, bo ten problem dotyczy ciebie. Przykładowo może być taka sytuacja, że będzie bardzo ciężko wybrać swoje własne pieniądze z własnego konta. I będziesz miał tylko pieniędzy tyle, ile masz w kieszeni. Słyszysz o problemie? I ty będziesz miał tyle pieniędzy, ile masz w kieszeni. Choćbyś miał 100 tysięcy czy milion na koncie, dostaniesz tyle, a potem w ogóle nic. Bo jest bardzo mało faktycznych, fizycznych pieniędzy. I słyszysz, że ten problem dotyczy ciebie? I teraz następna rzecz. Co z tym zrobisz? Idź i wypłacaj do limitu, ile możesz. Trzymaj te pieniądze w domu. Nie? No to co masz, to twoje. A cała reszta to jest kogoś tam. Na przykład, jest problem. Bardzo dużo ludzi straci domy. Bo nie mogą pracować, bo nie mogą spłacać. Więc banki je przejmą i będzie bardzo dużo domów na rynku. Masz do sprzedania jakiś dom? Albo do spłacenia? Jak masz do sprzedania, to go bardzo szybko sprzedaj. Bo kto pierwszy, ten lepszy. Prawda, że on dotyczy ciebie? Jeżeli ciebie dotyczy, co z tym zrobisz? Zrób to od razu. Bo jeżeli nie zrobisz od razu, to nic się nie zmieni i ten problem pozostanie i ten efekt tego problemu ciebie nadal będzie dotyczył. Ok? No. I tak się komunikuje. I tak komunikowano zawsze. Uczniowie Pana Jezusa, jak to wylanie Ducha Świętego było, to mówili: słuchajcie, to wyście go ukrzyżowali, jest problem, ukrzyżowaliście go. Ludzie przyszli, 3000 osób słuchają. Oni mówią: no to co my mamy zrobić? Dotyczy ich ten problem, nie? Wyście go ukrzyżowali, jest problem, ukrzyżowaliście Jezusa, Syna Bożego. Teraz, to co my mamy zrobić? Pokutujcie i ochrzcijcie się. I tego samego dnia pokutowali i ochrzcili się. I tak system też działa. No, zwróćcie uwagę, jak się sprzedaje rzeczy. Zwróćcie uwagę, jak w ogóle ten cały, ta sytuacja z tym koronawirus, o którym mówimy, działa. Ona działa w ten sposób, że jest problem. Koronawirus! Choćby go nie było, choćby był tylko medialny. I o tym za chwilę będę mówił. No to teraz rozwiązanie. No jakie rozwiązanie? Szczepioneczki. Miliardy szczepionek. Wszyscy szczepieni. Tylko że o tym się nie mówi, co te szczepionki zrobią ludziom. Jak zmutują wszystkie DNA z jakimiś zwierzętami czy innymi paskudztwami tych ludzi,
którzy przekażą w swoich genach te mutacje swoim własnym dzieciom. O tym się nie mówi, ale rozwiązanie jest. Czyli zasada jest taka, że tworzy się problem, mając już gotowe rozwiązanie. I ten problem ma dotyczyć tych ludzi, którzy to rozwiązanie mają przyjąć. I to jest ten mechanizm. Słuchajcie, to się dzieje. No ale my mówimy o komunikacji w sumie, nie? I teraz następna rzecz, następny jakby sekret, który chcę wam powiedzieć, a propos komunikowania, żeby zapamiętali, to jest taki. To jest akronim. Ja nauczyłem się tego w Stanach. STEPS. STEPS. S-T-P-S. Proste cztery słowa. Więc każdy akronim polega na tym, że każda litera jest początkiem jakiegoś wyrazu. Prawda? STEPS to są cztery różne słowa, więc początki, jak gdyby początki tych nie słów, tylko całych zdań. I teraz tak. Step to state, czyli powiedz, co masz do powiedzenia. Na samym początku powiedz, o czym będziesz mówił. Następna rzecz to jest translate, czyli jak gdyby przetłumacz to, o czym mówisz. Trzeci krok z tych czterech to jest proof, czyli jeszcze jest illustrate i proof, czyli udowodnij. I wtedy na końcu jeszcze raz powiedz, jak gdyby zamknij to koło, to, co na początku powiedziałeś. No przykład. Znowu trzymajmy się koronawirusa. To taki temat, wiecie, na bieżąco. Ja daję taki statement, czyli takie stwierdzenie. Koronawirus istnieje przede wszystkim w mediach. Ok? O co mi chodzi, że te steps? To poprzednio mówiłem o tych krokach, jak się układa cały twój przekaz, to, co masz do przekazania, prawda? A tu każdy z tych punktów, jak gdyby podpunktów tego przekazu można i najlepiej jest w tej formie przekazywać, w formie tych kroczków, tych kroków. Więc step to znaczy krok. Więc tak, pierwsze, state, czyli ja stwierdzam. Koronawirus istnieje przede wszystkim w mediach. Tak? Oczywiście istnieje wiele odmian koronawirus i one rzeczywiście istnieją, ale przede wszystkim ta epidemia istnieje w mediach. To jest moje stwierdzenie, ja idę krokami. Teraz ilustruję. Jakby to zilustrować? No, weźmy na przykład... w ten sposób, w mediach. Media są jak latarka punktowa. One rozświecają tylko jedną rzecz rzeczywistości, na przykład tą rzecz, jest koncentracja na tym toporko-młotku, czy młotko-toporku, prawda? Nie wiem, czy to widać. I teraz, jeżeli tylko jest takie punktowe światło, to nie widać, że dookoła jest bardzo dużo różnych rzeczy, które się dzieją, które są o wiele większe niż ten toporek, ale widać tylko to. I na tym się wszyscy koncentrują, dlatego, bo jest to oświetlone medialnie. I tak jest z tym koronawirus. Zanim jakikolwiek koronawirus tak na poważnie zaistniał, to media już huczały. To jest ilustracja, tak? Czy tam tłumaczenie to było, że oczywiście istnieje wiele odmian, ale przede wszystkim w mediach. Że one istnieją, ale w przypadku tej epidemii on istnieje w mediach przede wszystkim. Następne illustrate, to powiedziałem o tych punktowych latarkach, które akurat wszystkie te punktowe latarki, które są, wiecie, we władzy lewicy, powiedzmy lewicy, ja to mówię bardzo ogólnie, może kiedyś przy okazji wyjaśnię, co ja przez to mam na myśli. Teraz zilustrowałem i następna rzecz to jest proof. No proof to udowodni, że masz rację. No to ja w tym momencie proof, no to wiecie, ze statystykami cuda można robić, ale ja mam tutaj taki komputerotelefon i teraz mamy tylko jeden dowód. Ja robię maleńki kroczek. Gdyby to była cały wykład na ten temat, to bym to inaczej zbudował, ale ilustruję, jak się ten jeden kroczek robi. No ilustruję. Moje stwierdzenie było, że koronawirus istnieje przede wszystkim w mediach. I teraz ja to udowadniam. W Worldwide Death This Year, czyli na całym świecie
powody śmierci w tym roku, tak? I to jest pomiędzy od początku roku do 1 kwietnia, tak? I teraz tak, 10 milionów umarło od aborcji, czyli zabijania małych dzieci. 2 miliony 800 tysięcy umarło z głodu. 2 miliony 61 tysięcy umarło od raka. 1 254 997, bo dodam sobie jeszcze te końcówki, od papierosów. 422 tysiące umarło od AIDS. 338 tysięcy umarło z wypadkach samochodowych. 338 tysięcy. 269 tysięcy od, to znaczy zabrało sobie życie, to samobójstwa. 246 tysięcy. 211 tysięcy umarło od brudnej wody. 122 tysiące umarło od takiej sezonowej, zwykłej grypy. 122 tysiące. Natomiast od tego koronawirusa umarło 46 tysięcy 491 osób. I to jest pomiędzy początkiem stycznia i początkiem kwietnia. I to jak na razie, kochani, to jest wszystko na zasadzie pewnych projekcji i tak dalej, które się nie spełniają, które są zaciągnięte. I ja mógłbym to udowadniać jeszcze dalej, ale ja nie mówię tutaj właściwie o koronawirusie. Koronawirus to jest tylko ilustracja dla mnie. Ja mówię tutaj o tym, jak komunikować. I teraz stwierdzam jeszcze raz. Istnieje koronawirus przede wszystkim w mediach. I steps to jest tak. Powiedz, co masz do powiedzenia, przetłumacz to, zilustruj, prawda? Udowodnij i powiedz to jeszcze raz. Jeżeli w ten sposób będziesz każdą swoją myśl, każde swoje stwierdzenie układał, to w twojej mowie czy w twojej książce będzie przejrzystość. I to nie będzie bardzo dyskusyjne. Także już tak sumując, jak komunikujesz, to bądź sobą. Bądź sobą. Mów z pasją i szczerze. Znaj temat. Etos, patos, logos. I na koniec powiem tak. Pan Jezus był najlepszy. Zwróćcie uwagę na to, że mamy 2020 rok. Do dzisiaj ja o nim mówię. Ja powtarzam jego nauczanie. Ja żyję tym. I miliony innych ludzi żyje tym, co on mówił. Ucz się od Jezusa komunikowania. Czytaj Ewangelię i zobacz, w jaki sposób On, który był nazwany Słowem, komunikował. I to jest najlepsze. Nic lepszego wam nie mogę powiedzieć. Ale to, co powiedziałem, to są bardzo dobre, że tak powiem, pointers, czyli takie kierunki. I co z tym zrobisz, to już zależy od ciebie. Z tym, że chcesz czy nie chcesz, komunikujesz. Lepiej, żebyś komunikował dobrze. Cieszmy się życiem, uczmy się od Boga.